Bullseye. Siemaneczko, w biały dzionek z tej strony Piotr Kobiałka. Dzisiaj zobaczymy powtóreczkę, moją powtóreczkę Destroyerem Tieru 4 M8A1. Jest to dosyć fajny, podoba mi się ten czołg. Idzie na linię Hellcata, wiadomo, ten kto trochę sobie zna, Hellcat dosyć dobrym czołgiem jest, warto go mieć w garażu, więc właśnie idziemy na linię Hellcata. Chcę wam pokazać powtóreczkę, dosyć ciekawa powtóreczka. Na początku to tak średnio, nic się nie działo ciekawego, ale finalnie rączki mi się cząsły na samym końcu. No i zobaczymy, co tu się działo. Team poszedł grubo po prawej flance na linię 1. My tu w czterech pojechaliśmy na linię 9. No i próbujemy coś tu zdziałać. Wiadomo, czołg nie jest twardy, jest to destroyer, który się raczej czai. No to zaczynamy się czaić. Moi koledzy z teamu cisną do przodu, to trzeba wykorzystać tą sytuację. Ja tu zobaczyłem DW2, mówię, może coś się uda, ale niestety troszkę za późno podjechałem. No i nie mam przestrzału na niego, a nie chcę się za bardzo cisnąć do przodu, bo nie wiem, co tam w przodzie jest. BT7 wyspotowało Skodę LT38. Skoda oberwała. Mówię, no to jak już tu Skoda jest, przycelowanie. I już nie ma Skody. Pierwszy kill na mojej koncie, 40 damage'a, ale zawsze jest pierwszy kill. Nie zawsze liczą się damage'y, jeśli macie dużo kill i pomagacie w taki sposób. Brzynie, no to czemu nie? Przycelowanie na DW2. Jest niestety za domami. Wyprzedzam go. Strzelam w ciemno. Nie wiem, czy weszło, czy nie weszło. Myślałem, że tu wyszedł, ale jednak weszło, bo dostał gąski. Drugi strzał, drugi kill. Mamy dwa kille. Tamta flanka dosyć mocno oberwała. Jedziemy dalej. Pokazała się artyleria. Przycelowanie. No niestety nie weszło. O, już weszło. Kolejny strzał wyszedł. Light tam poszedł na kamikadze. No niestety tu mógł być kill, ale ktoś mi go wziął. Ale za to mamy trzeci kill. Pięknie weszło. Kolejny już niestety nie. Znowu nie wyszedł. Coś pechowo mi latają pociski. Tym razem wyszedł, strakowany. I mamy czwarty kill w tak łatwy sposób. Zdałoby się, że moja drużyna grubo wygrywa. Ale na razie nie mogę celnąć w KW1S. I tu też niestety nie mogę celnąć. Wyprzedzam go. Dalej nie weszło. Ja mam na koncie 4 kile. 500 damage'a. Chociaż to w ciemno weszło. Jestem pewny, bo następnym razem pojawiając się ten czołg już będzie miał o wiele mniej absów. PZ-ka gdzieś tam ucieka, ale mi się tu pojawił groźniejszy rywal. Strzelam troszkę na ślepą. Bez przycelowania, no ale jednak weszło. 4 kille na moim koncie. Nie ma źle. Kolejny czołg tam się pojawił.
przycelowanie. No niestety to nie weszło, ale już teraz poprawiam. I piąty kill na moim koncie, także już nieźle, bo tam był rywal miękki, ale bardzo, bardzo groźny. Mecz dalej się wydaje na wygrany mecz. Jest 4-2. Ale nigdy nie wiadomo, co się stanie. Chciałem się wrócić. Pierwsza myśl moja, wracam się na kapa, ale patrzę, tu jest dosyć dobry czołg. Mówię, powinien sobie dać radę z tym mediumem. No ale widzę, że za bardzo nie kwapi się do pomocy. I Wolverine jakoś tak się czai i nic nie robi. Mówię, to jadę na kapa, tym bardziej Arta zginęła. Jest 3-2. I za chwilę zobaczycie, Wolverine zginął, 2-2. Mówię, już nie jest zbyt ciekawie, tym bardziej, że zostały 2 piątki, a u nas 4, to znaczy ja, 1 piątka. Czego według mnie nasz Chiku Kain, czy jak to się nazywa, robi błąd, bo jedzie na kapa i chce kapować. Zresztą zaraz będzie widać, że pinga, pokazując, żebym ja jechał na kapa. No ja tu chciałem wyświetlić tamtego czołga. Mówię, może się pojawi, może wjedzie na kapa. Wtedy ja go stąd bez żadnych problemów ściągnę, ale widzę, że się nic nie dzieje. Mówię, zobaczę wokoło kapa, spróbuję tam kogoś uderzyć, bo na pewno ktoś się tu będzie kręcił. Odjechałem bliżej, tak aby włączyć lornetę, ale po włączeniu lornety dalej nikogo nie widzę. Nasz wjechał na kapa. No to jest niefajna sytuacja, bo oni już wiedzą, że on jest na kapa. Teraz prawdopodobnie czołgi jadą w jego stronę. Ja jeszcze do pewności stoję chwilę. O, mi tu binga, kap. Ja mu napisałem, żeby nie kapował. Już nie chciałem się rozpisywać, że to nie jest zbyt mądre rozwiązanie kapować, bo ktoś podjedzie i go ściągnie. Tym bardziej, że on też jest chyba tam na ogryzku. Wystarczy jeden strzał. Ja na szczęście mam całego hapsa. Just cap. Nie jest nigdy dobra sytuacja, jeśli kapujecie, a tu jeszcze są 2 czołgi, tym bardziej jeden destroyer. Podjedzie, ściągnie i dziękuję, jest po nas. Podjechałem w ostatnie miejsce właśnie tego mediuma, ale już tego mediuma tu nie ma. No i tu dostałem sam prize. Wolverine jeszcze pierwszy uderzył we mnie. Ja się niestety odbijam. Mój błąd, drugi strzał niecelny. I trzeci wyszedł, na szczęście. Troszkę zrobiłem tu lipę, bo stałem w miejscu. No ale już trochę ręce mi się trząsły, chciałem naprawdę to wygrać. 6. kill zaliczony. Jak widzicie, nasz kap się kończy. Zdawałoby się, że wygramy poprzez skapowanie. No ale wiadomo, medium już dawno wiedział, że tam jest. To jest kwestia dojechania. Właśnie dojechał. Uderzył go raz, uderzył go drugi raz. No i zostaliśmy 1-1. Myślałem, że tu będę miał przestrzał, ale niestety nie. Mówię, pędzę do niego jak najszybciej, tak aby ja wiem, gdzie on teraz jest, a on nie wie, gdzie ja jestem. Mówię, jak zajadę, może jakoś go zaskoczę albo coś. Wiedziałem, że on jest na ogrysku, to mówię, mam je na 2 strzały, a on ginie po jednym. Nie bawimy się tu w jakieś tam tacki. No troszkę tu był mój błąd z mojej strony, ale tak jak mówię, ręce mi się trzęsły. Mogłem tu skupić. Jeden strzał nieskupiony, niecelny. Drugi strzał nieskupiony, niecelny. Ja już trochę byłem tu przerażony. Ale ruszam, on zniknął, ja znikłem. Pojawił się, ja się zasłaniam domem. I czekam na pełne skupienie. Tym razem jest 7. kill. Ja już mam padakę na rękach, ale cieszę się, bo wygrałem. Zobaczymy, jakie wyniki.
A oto wyniki tej bitwy. Odznaka pierwszej biegłości, czy jak to się nazywa. Pula za 7 killi. Zrobiłem 720 expa, 1000 damage'a. Grałem na piątki, czwórką, także nieźle. Zrobiłem najwięcej damage'a z całej mojej kompanii, całej mojego plutonu, drużyny. Ten Wolverine, który tam na końcu troszkę zlamił, zrobił 4 kille, ale on miał łatwiej, był tierem wyżej. Bardzo dobry czołg. Zarobione 9000. Tak jak mówię, po tej bitwie strasznie mi się ręce cząsły. I zagrałem następną bitwę i zobaczycie jaką bitwę. Chcę wam pokazać, bo jest śmiesznie i też prawie dostałem pula, ale niestety koledzy stwierdzili, że nie dają mi tego ostatniego killa. No i niestety mam tylko 5 killi. Przechodzimy do następnej bitwy. A następna bitwa jest to czołgiem T1 Heavy, tier 5. Właśnie to był ostatni mecz na tym czołgu, bo już mam M6, następny czołg. No i zobaczymy, co tu się stanie, a stanie się tu dziwne rzeczy będą się działy, o tak powiem. Jedziemy na banana, na przepychacz, tam gdzie właśnie czołg ciężki tego typu powinien jechać. Rzuciło mnie tym razem o wiele lepiej. Jestem, można powiedzieć, na topce. Jadę do przodu, śpieszę się, żeby czasami stąd ktoś mnie nie wyspotował i nie, żeby nie wpakował mi jakichś darmowych pestek. No i jedziemy. Luknięcie za górkę, czy ktoś tam jest, czy nie ma. No widzę, nie ma. Koledzy podjeżdżają. Widzę, że wszyscy jadą na dół, mówię, to ja cisnę górą. Tu się pojawił T46. Lajcik. Ogólnie szalony lajcik. Porki! Nie wiem, czemu wyjechał, ale pierwszy kill na moim koncie. Jadę dalej. Widzę tam ram dwójkę. Tu cisną na niego czołgi ciężkie, to ja mówię, jadę do przodu. I tu troszkę zaskoczenie, bo zobaczcie, w tył. I nie weszło, a za to ram wyskoczył i ja go jeden raz zetka strzela w niego, drugi raz mam drugiego killa, kolejny czołg, no niestety się wsadził sobie kamikadze rama, mam trzeciego killa, KW1, mówię, tak jak popatrzałem, ledwo co się mecz zaczął, 3 kile, może się uda zrobić kolejnego pula, mecz po meczu, 2 pule, nieźle. Wyjadę na niego. I teraz, łacak! This is Sparta! Patrzcie, co się dzieje, o mój Boże, chyba się zdenerwował, czwarty kill poprzez rozjechanie. Ale jeszcze brakują mi 2 kile, mówię, bardzo blisko. Jeśli takie coś zrobiłem, taki numer, to może będą 6 kili. Kolejny pull. Szkoda, że mój czołg właśnie jest tak wolny. Jeszcze tu niestety wyjechałem. Zobaczycie zaraz. No i dostałem gąskę. Przedziwi mnie, no i wzięli mi tego ostatniego. Troszkę mocno spoileruję, ale tak jak mówię, jestem świeżo po tym meczach. Jeszcze ręce mi się cząsą. Celowanie weszło. No tu niestety nam mały kamyczek mi przeszkodził. 4 kile, dawaj, dawaj, przeżywajcie jak najdłużej, ja chcę mieć 6 kili. Bałem się arty. Tylko się tu tak wycofałem. Przycelowanie. No niestety, kolejny raz nie weszło. Ale tym razem 5. kill do mnie. No i tutaj ten mały ściągnął mi gąskę i to jest mój problem, tak bym miał ten 6. kill, ale zobaczycie, będzie ładował, zobaczymy gdzie dokładnie, próbuję właśnie w gąski ładować, żeby mnie zablokować, no i KW220 i Sztyuk zaczynają mnie wyprzedzać, ja jeszcze muszę się cofnąć, żeby mnie cały czas nie trakował, wiadomo, niebezpieczna sytuacja, bo jest arta. No i tu przycelowanie, mówię, zakryłem się wrakiem.
przycelowanie weszło. No i szkoda, że właśnie ten strzał nie weszedł, że kolega się skrył. Mówię, jadę do przodu, może zostawię mi tego killa. Wszyscy umierają. Mówię, kurde, jeden kill. I tu jest właśnie prośba do ludzi, którzy gracie. Jeśli widzicie, naprawdę ktoś ma 5 killi, zostawcie mu tego killa. Wam się to nic nie da. Ja piszę jeden kill, please, jeden kill. No ale zobaczycie, no niestety zdenerwowali mi i nic im to nie dało. Wyskakuje Arta. Ja się obracam. Jeszcze Stuk oberwał. Jestem troszkę zły, z jednej strony szczęśliwy, bo mecz był fajny, 5 killi, ale z drugiej strony zły, mogłem mieć 6 kill, KW mogło mi zostawić. Ja zobaczymy teraz wyniki, co zrobiło te KW. Także właśnie tak są te wyniki. Parę odznaczeń. Zobaczymy, co zrobiło te KW, bo jestem sam ciekawy, nawet nie sprawdzało. Nie sprawdzałem, tak jak mówiłem, KW 220, które ukradło mi jednego killa. Nie zrobiło w tym meczu praktycznie nic, bo zrobiło 300 damage'a. Grandier, pozdrawiam gościa i pozdrawiam team TFTR. Szkoda, że ten złodziej ukradł mi tego jednego killa, bo mógłbym mieć pula, a tak to zostało 5 killi. Zarobione 13 644. Przyjąłem na pancerz 855, także nieźle. Jeśli wam się ten filmik podobał, zalajkujcie, zasubskrybujcie, komentujcie i do zobaczenia w następnym odcinku.